Witajcie rodacy. LRS to już sprawdzone i bardzo cenione połączenie radiowe. Dziś mam dla Was jego najnowszą wariację, Gemini. Co to jest i czemu warto po to sięgnąć? Oto test. To beta FPV jako pierwsi wypuścili taki moduł ze ścisłą współpracą z deweloperami LRS-a, więc mamy pewność, że wszystko tu będzie działać. Super G nanotransmitter to bardzo lekkie i małe urządzenie, które musimy podczepić do aparatury. Wykonane natomiast jest z mocnego aluminium i czuć w ręku, że to porządny produkt. Sam design jest bardzo minimalistyczny. Na górze mamy miejsce na dwie anteny i koniecznie pamiętajcie, by nie włączać tego urządzenia, gdy nie macie ich wpiętych, bo usmażycie elektronikę. Na frontowej ściance mały wietraczek, który będzie chłodził podzespoły, bo to wbrew pomiarom bardzo silny nadajnik o mocy do 1000 mW. Kapkę poniżej, po środku, dioda symbolizująca o statusie Super G, a obok dwa przyciski funkcyjne. Poniżej mamy port USB-C i ten może służyć do wgrania softu albo możemy podpiąć kabelek USB-C do XT30U, który jest w zestawie. Po co? Ano do osobnego zasilania, bo w momencie ustawienia maksymalnej mocy urządzenie jest naprawdę prądożerne. Po bokach nie ma żadnych dodatków czy bajerów, a z tyłu jest nowoczesne połączenie mikro. Tu jeżeli macie większe radio to też nie ma co płakać, bo w zestawie mamy adapter mikro-nano tyle jeżeli chodzi o sam transmitter, ale co to jest to Gemini i czemu po raz kolejny to innowacja. Otóż taki standardowy nadajnik i odbiornik ma jedną antenę i jak widzicie to połączenie jest podatne na przerwy, gdy latamy w środowisku, gdzie jest dużo innych sygnałów. Owszem, możecie zatem kupić odbiornik z dwoma antenami i skierować je w inne strony. To daje nam dużo lepsze rezultaty w odbiorze pakietów, bo w momencie, gdy coś nam przerwie sygnał, to nadajnik przełączy się na drugą antenę. Brzmi dobrze, ale też nie do końca, dlatego kolejna ewolucja to True Diversity. W tym wypadku nie ma przełączania między jedną a drugą anteną, a obie jednocześnie mogą otrzymywać sygnał. Co zatem wprowadza Gemini? Otóż od wersji LRSA 3.0 możemy wysyłać pakiety z częstotliwością 1000 Hz. Tu mamy dwie anteny, które jednocześnie mogą wysyłać po 500 Hz, jednak co w przypadku gdy wlecimy w jakieś środowisko, gdy jest za dużo zakłóceń, otóż tracąc jedno połączenie, drugie od razu zmieni kanał albo częstotliwość o 40 MHz, dając nam nadal przepływ pakietów i łączność z dronem. Super. Link Quality używając poprzedniego LRS-a wahał mi się między 90 a 95 w tym miejscu, a teraz w przypadku podłączenia Super G Nano Transmitter mam zawsze 99 i 100, co jest wręcz genialną wartością i na obecny moment to najlepsza opcja jaką możemy uzyskać latając FPV. Jeżeli latacie zatem w grupie albo w mieście, gdzie jest dużo zakłóceń, Gemini się dostosuje. Latając na długie odległości mocy mamy tyle, że na pewno wam jej wystarczy. A jak wolicie atakować banda, to nie pogardzicie penetracją sygnału i odświeżaniem na poziomie 500 Hz. Do tego cena. 300 zł to nie jest dużo za spokój ducha, bo fail safe mamy zminimalizowane naprawdę do jeszcze większego minimum. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.